Dzisiaj jest trudne pytanie. Komunia dla rozwodników. Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie jest następujące. Po Amoris Laetitia grupa duchownych i naukowców wezwała do uznania papieża za heretyka z powodu jego podejścia do aborcji, homoseksualizmu, innych religii czy kwestii komunii dla rozwodników. Czy może ojciec coś na ten temat powiedzieć, szczególnie jeśli chodzi o komunię dla rozwodników? No tak, pytanie jest dla mnie też osobiście trudne, dlatego bardzo bym was prosił, żebyście nie łączyli kwestii rozwodników z podejściem do aborcji czy z podejściem do homoseksualizmu. To są zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne problemy i wrzucenie wszystkiego do jednego worka sprawia, że duszpastersko się będziemy zupełnie nie rozwijali, będziemy się mijać i będziemy popełniać więcej błędów niż powinniśmy. Także ogólnie was zachęcam, chcecie rozmawiać o duszpasterstwie osób homoseksualnych, to rozmawiajcie o tym. Chcecie rozmawiać o aborcji? To rozmawiajcie o aborcji. Chcecie rozmawiać o rozwodnikach, o rozwodach, o duszpasterstwie takich osób? To rozmawiajcie o tym. Nie łączcie tych tematów, to są zupełnie inne tematy i Amoris Laetitia też tego nie łączy. Więc zachęcam, żeby tego nie robić. To jest jedno. Teraz druga sprawa dotyczy podejścia papieża do tych rzeczy. Papież nie zmienia w niczym nauczania Kościoła w tych sprawach. To nie jest tak, że ja mogę stanąć i powiedzieć, papież jest heretykiem, nawet jeżeli zbiorę kilku księży, tylko mówiąc tak, to ja określam siebie heretykiem, ponieważ papież jest głową Kościoła i Kościół jest tam, gdzie jest papież. Więc nawet jeżeli zbiorę jeszcze takich paru biskupów, czy moich współbraci, czy kogokolwiek, jeżeli będę mówił, to papież jest heretykiem, to znaczy, że ja jestem heretykiem. Luter powiedział, papież jest w błędzie. Papież jest heretykiem. I to Luter był heretykiem w tym wszystkim, co dzisiaj powiemy, ale w wielu rzeczach miał rację. Nieważne. Odciął się od papieża, to on pozostaje heretykiem. Więc jeżeli się odcinam od źródła, od Kościoła, od głowy Kościoła, namiestnika Chrystusa, to ja się wykluczam, a nie, że ja mogę wykluczyć papieża. Mogę wykluczyć z mojej społeczności, którą tworzę, jakiś swój nowy Kościół zakładam i wtedy staję się głową albo myślą tego Kościoła, ale to ja pozostaję w herezji, a nie papież. Amoris Laetitia, jeżeli chodzi o sprawy wiary, niczego nie zmienia. I tutaj żaden, tylko naukowiec, tutaj nie ma wątpliwości, niczego nie zmienia. Natomiast pytasz o komunię dla rozwodników. W Kościele jest różna praktyka. Na Zachodzie wszyscy idą do komunii. Więc pytania o komunię dla rozwodników, oni do tego w ogóle nie podchodzą. Oni tak chodzą do komunii. Tam osoby, które są po rozwodzie, idą do komunii i po prostu wszyscy z ławek wychodzą, idą do komunii. I tak to funkcjonuje. W Polsce osoby po rozwodach, które są w nowych związkach, nie idą do komunii. Ja się opiekuję małżeństwami niesakramentalnymi i nie ma tam tematu, czy mogę pójść do komunii, czy nie. Jest bardziej, całe duszpasterstwo jest nastawione na życie z ranami, na przebaczenie, na głód Boga. To jest ten kierunek. A teraz, żeby ktoś mi mówił, że my musimy pójść do komunii, może nam ojciec da rozgrzeszenie, czy ojciec jest w porządku, bo ojciec by dawał rozgrzeszenie. Ten temat nie istnieje. To jest jakiś ból, który noszą, ale tutaj nie ma jakiegoś takiego chęci wydarcia teraz, że należy nam się komunia, czy musimy do tego doprowadzić. Ta walka nie istnieje. Ta walka w Polsce pojawia się przy pierwszej komunii dzieci. To niekoniecznie są osoby, które chodzą do kościoła, tylko po prostu chcą pójść razem z dzieckiem do komunii i chcą wtedy powalczyć o to, żeby pójść do komunii jako, jako rozwiedzeni, ale dziecko przestaje chodzić do komunii po pierwszej komunii, oni też, i to byłaby coś chwilowego, gdzie Amoris Laetitia tego w ogóle nie dotyka. Ponieważ mowa jest w Amoris Laetitia, żeby traktować przypadki, każdą sytuację indywidualnie. Tak jak się traktuje każdego księdza indywidualnie. Z jego problemami, z jego sytuacją, w tym, gdzie wątpi, odchodzi. Tak jak każde małżeństwo traktuje się indywidualnie. Tak jak w spowiedzi mamy każdego traktować indywidualnie. Nie pod równą sztampę, tylko indywidualnie. Ten ma takie słabości, ten wychodzi z nałogu, a ten nie doświadczył jeszcze grzechu czy innych problemów. Podchodzimy do każdej sytuacji indywidualnie i tutaj jest uwrażliwienie, żeby nie tylko indywidualnie podchodzić do osób rozwiedzionych w nowych związkach, tylko jeszcze po kolei w tych etapach podchodzenia indywidualnego dawać konkretne pomoce, przyglądać się temu. Dla mnie jest to bardzo uzasadnione patrzenie i tak bym to widział. Natomiast ten tekst, że tutaj uczeni i niektóra grupa duchownych uznająca papieża za heretyka, no to brzmi słabo. No i to jest jakoś dotkliwe i tworzy rozłam w Kościele, ale rozłam ludzi, którzy chcą odejść od Kościoła. Po Soborze Watykańskim II mamy w Kościele katolickim bardzo duży spór. I tutaj jest to źródło rozłamu, które zapoczątkował biskup Lefebvre, na którego Jan Paweł II i na całą grupę lefebrystów nałożył ekskomunikę i pokazał, że to jest, wyłączyli się ze wspólnoty Kościoła, i spór dotyczył ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego, wolności religijnej, relacji z Żydami i reformy liturgii. To są zarzewia konfliktów. I na tej podstawie cała potem już jest lawina wszystkiego, co złe, co po Soborze. I papież Franciszek jest utożsamiany z ekumenizmem, dialogiem międzyreligijnym, wolnością religijną i z tym wszystkim, co jest na Soborze Watykańskim II, gdzie Kościół dokonał takiej właśnie, a nie innej wewnętrznej reformy i było to przyjęte przez Sobór. I to jest ta droga, którą Kościół podjął. No i na to arcybiskup Lefebvre, on powiedział w ten sposób, chcę wam to przeczytać, on powiedział tak: ten soborowy Kościół nie jest zatem katolicki. W jakim stopniu papież, biskupi, księża lub wierni przynależą do tego nowego Kościoła, w takim oddzielają się sami od Kościoła katolickiego. Kościół soborowy jest kościołem schizmatyckim, ponieważ oddalił się od Kościoła katolickiego, który istniał zawsze. Ma on swoje własne, nowe dogmaty, swoje nowe kapłaństwo, swoje nowe instytucje, swój nowy kult. Wszystkie te rzeczy były już potępione przez Kościół w wielu oficjalnych i ostatecznych dokumentach. I to, co powiedział Lefebvre, jest dzisiaj dalej powtarzane. Czyli ja jestem prawdą, ja mam prawdę, ja pozostaję w Kościele, a Kościół, to gdzie dzisiaj idzie, jest schizmatycki, jest heretycki, nie idzie w prawdzie, Chrystus nie jest tym Kościołem i tak dalej. I to się dalej dzisiaj dzieje. Oczywiście z lefebrystów wiemy, że Benedykt XVI zdjął ekskomunikę. To zdjęcie ekskomuniki było po to, żeby móc z nimi prowadzić rozmowę. I papież Franciszek tę rozmowę z nimi kontynuuje. To ci, którzy są lefebrystami na czele, dobrze wiedzą i to podkreślają, że jak są w Rzymie i chcą się spotkać z papieżem, on dla nich zawsze ma czas. Tam, gdzie może im pomóc, pomaga. W Argentynie, żeby pomóc funkcjonować lefebrystom nie jako sekta w rozumienia prawa, to papież Franciszek osobiście się zaangażował w 2015 roku, żeby uczynić ich Instytutem Życia Konsekrowanego w Kościele Katolickim, po to, żeby pomóc, żeby mogli funkcjonować. I cały czas wyciąga rękę. w tym wszystkim jest zdziwienie, że po drugiej stronie nie ma żadnego nagięcia się w kierunku Kościoła, w kierunku papieża. I tu nie chodzi o papieża Franciszka, który w rozumieniu atakujących Sobór Watykański II jest, mówią, że jest heretykiem, że jest odszczepieńcem i próbują manipulować cały czas, tylko, ale podobnie powiedzą o Janie Pawle II Świętym, który ich ekskomunikował. I to jest papież, który też, to on nałożył na nich ekskomunikę. Benedykt XVI może trochę przez chwilę lepszy, ale abdykował, więc jeszcze większa reforma w Kościele niż wszystkie inne, które były do tej pory, że papież sam z siebie rezygnuje i to jest największa reforma, która się wydarzyła. Więc cały czas jest nie po drodze. I ten atak na papieża i włączenia wszystkiego, aborcja, homoseksualiści, tutaj rozwiedzeni, jeszcze co do tego wora włożyć, żeby pokazać, zmienia papież doktrynę. Nic nie zmienia papież. Papież cały czas ma tą samą wiarę, co każdy z nas, co Kościół katolicki. A nawet gdyby gdzieś się posunął, żeby jakiś dogmat nowy wskazać, żeby coś nauczać ex cathedra i to pokazać, to my za tym pójdziemy. I Jan Paweł II przez kogo został kanonizowany? Przez papieża Franciszka. I to jest właśnie nauczanie ex cathedra. To jest nauczanie papieża Franciszka. Jan Paweł II jest świętym. Tego się trzymajmy. Mógł to przesunąć, mógł to zawiesić, mógł to zrobić, że będzie później, albo to jest nauczanie oficjalne Kościoła na temat wszystkiego, co zrobił Jan Paweł II. Więc zachęcam, żebyśmy tak na to spojrzeli, a na komunię, o którą pytasz, rozwodników, no, myślę, że odpowiedziałem. Zajmuję się duszpasterstwem osób rozwiedzionych w nowych związkach i tak widzę tę sprawę, jak o niej teraz powiedziałem. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Przepraszam, że był trochę długi, ale myślę, że ważny. Kciuk w górę. Kto się nie zgadza, lefebryści, to możecie zrobić w dół. Was nie trzeba prosić, bo i tak to wtedy zrobicie. I też komentarze. Piszcie, co uważacie w tym temacie. Subskrybujcie nasz kanał i wszystkiego dobrego. Błogosławię każdemu, kto to będzie oglądał. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego.